Szanowni Państwo, ostatnia część wzorów redukcyjnych, wzory redukcyjne dla czwartej ćwiartki układów współrzędnych, gdzie będziemy mieli wzory na sinus, kosinus, tangens i kotangens kąta 2pi pomniejszonego o kąt, nazwiemy go znowu alfa. Zatem interesują nas wzory na sinus 2pi odjąć alfa, kosinus 2pi odjąć alfa, tangens 2pi odjąć alfa i kotangens 2pi odjąć alfa. Znowu narysuję obrazek przy założeniu, że alfa jest jakimś tam w miarę małym kątem ostrym. Czyli obrazek będzie wyglądał mniej więcej tak. Pierwsze ramię kąta to będzie oczywiście półprosta, zaczynająca się w początku układu i pokrywająca się z osią leżącą na osi odciętych. Drugie ramię będzie mniej więcej tutaj. Zatem mój kąt 2pi odjąć alfa to będzie ten kąt. I oczywiście to oznacza, że kąt alfa jest tym kątem ostrym. Tradycyjnie wybieram sobie na tym ramieniu punkt P obsłużonych xp, yp. Odległość punktu P od początku układu to będzie r, czyli pierwiastek z xp kwadrat dodać yp kwadrat. No i w związku z tym sinus, kosinus, tangens i kotangens kąta 2pi odjąć alfa będą wyrażały się odpowiednio wzorami yp przez r, xp przez r, yp przez xp i xp przez yp. Tutaj oczywiście nie ma żadnych niespodzianek. Niespodzianką jest plansza, którą za chwileczkę Państwo zobaczycie. Na planszy znajduje się piękne drzewo iglaste, modrzew, nazwa rodzajowa łacińska larix. Proszę obejrzeć, kontemplować chwilę piękny modrzew. A my wracamy do matematyki. Proszę Państwa, tak jak poprzednio narysujemy trójkąt prostokątny, w którym P jest jednym z wierzchołków, alfa jednym z kątów ostrych i którego jedna z przyprostokątnych leży na jednej z osi układów współrzędnych. Będzie to ten trójkąt. Boki w tym trójkącie mają oczywiście długość xp oraz minus yp z powodów, które już doskonale znamy. Xp odcięta punktu P jest liczbą dodatnią, zatem jest równa długości tego odcinka. Yp jest liczbą ujemną, liczba do niej przeciwna jest długością tego odcinka przy prostokątnej przeciwległej do kąta alfa. Zatem, proszę Państwa, skoro tak, to yp do r to jest to samo co minus minus yp do r. I teraz mamy rzeczywiście długość tego odcinka podzielone przez długość tego odcinka, czyli sinus alfa, ale ze znakiem minus. Xp do r to jest po prostu długość przy prostokątnej przyległej do kąta alfa do długości przeciwprostokątnej w zielonym trójkącie, czyli po prostu kosinus alfa. Yp do xp to jest minus minus yp przez xp, czyli minus tangens alfa, bo minus yp to jest przy prostokątna przeciwległa, xp przyległa do kąta alfa i kotangens to jest xp przez minus yp ze znakiem minus, czyli minus kotangens alfa. I byłby to koniec naszej rozmowy o wzorach redukcyjnych, gdyby nie jeszcze jeden drobiazg, który chciałbym Państwu tutaj dopisać. Zauważmy, proszę Państwa, że sinus, kosinus, tangens i kotangens są, o czym wiemy chociażby z definicji, funkcjami okresowymi. Jeżeli zamiast kąta 2pi odjąć alfa, możemy wziąć na przykład kąt 2pi, 2pi i jeszcze raz 2pi odjąć alfa. Albo minus 2pi, 2pi odjąć alfa, czyli minus alfa i tak dalej. Zatem do argumentu funkcji trygonometrycznej można bezkarnie dodać czy odjąć zawsze 2pi i dowolną jego wielokrotność. Co to oznacza? Że przy okazji, proszę Państwa, tą metodą znaleźliśmy wzory na sinus minus alfa, kosinus minus alfa, tangens minus alfa i kotangens minus alfa. Tak, bo argument funkcji trygonometrycznej każdej pomniejszony o 2pi, jeżeli pomniejszymy o 2pi, to otrzymamy tę samą wartość funkcji trygonometrycznej. Zatem, proszę Państwa, przy okazji mamy wzory na sinus, kosinus, tangens i kotangens minus alfa, które też niektórzy mogą zaliczyć do wzorów redukcyjnych. Skończyliśmy, proszę Państwa, wzory redukcyjne. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość. Jesteście Państwo wspaniali. To wszystko.